Zamach na Piłsudskiego. Lwów, 25 września 1921 roku. Pierwsze targi wschodnie. Józef Piłsudski, Kazimierz Grabski wychodzą z ratusza. Grabski i Piłsudski wsiedli do odkrytej limuzyny. Przez tłum witający Piłsudskiego przycisnął się 20-letni Ukrainiec. Strzały padły w stronę wojewody siedzącego w limuzynie. Tłum rzucił się na zamachowca, od linczu uratowali go żołnierze i policja, która aresztowała Ukraińca. Wojewoda został wyprowadzony z limuzyny i opatrzony, a Piłsudski zgodnie z planem pojechał do teatru.